Cześć Wam. No to co, mamy ten poniedziałek, tak jak obiecywałem. Jest wpół do 12, jadę do tej Rawy Mazowieckiej. Stal wiozę jakąś, na blacha stalowa na takich wałkach. Będę tam na wpół do drugiej, mam być do trzeciej na rozładunku. I teraz tak, to jest przyklejone. Ten czujnik jest naprawiony. Bo jak włączę tutaj, że na zielono się świecą wycieraczki automatyczne, no to się włączyło i faktycznie jak deszcz, w zależności od intensywności, akurat miałem okazję sprawdzić, bo dzisiaj pada, w zależności jak bardzo intensywnie, to się te wycieraczki załączają i działają. Także wytrwałość, jeszcze raz wytrwałość i można nawet przekonać mechanika, żeby coś zrobił. Trwało to co prawda 3 kursy, czyli miesiąc, ale w końcu zrobili. Zobaczymy, jak bardzo, jak długo wytrzyma przylepiony ten czujnik na górze, co jest. Już go raz przyklejali, serwis oczywiście przyklejał. Oczywiście włączają się same wycieraczki. Serwis przyklejał i pierwsze promienie słoneczne się odkleiło. Na razie nie jest gorąco, nie ma słońca. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Także co, jedziemy do Rawy Mazowieckiej, tam się rozładowujemy, później dostanę pewnie informację o załadunku i pewnie jutro załadunek. No jak się dzisiaj rozładuje, to jadę kierunek do Sierakowa, kierunek Sieraków, szkło, jutro tam będę pakował, nie wiem, butelkę albo słoiki i do Francji, za Paryż, tak na południowy zachód Paryża, tak z kosem. Chyba tam nawet ostatnio byłem. Nie pamiętam, musiałbym zerknąć na mapę. I rozładunek wtedy w piątek. Skręcamy w 72 na Białą Rawską w ogóle. I z tego co pamiętam, to chyba Budzianowski ma tutaj gdzieś w Białej Rawskiej swoją firmę transportową. Ale to tak chyba mi się tylko obiło uszy. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. No, jak tu z Łodzi miałbym dojeżdżać, to jednak powiem wam, kawałek jest. Dobra, Konopnica w prawo. Ja tu właśnie na tą Konopnicę mam jechać, tylko że ja mam podane Konopnica 120. A ta 120 to jest tam jakieś tam zwykłe domki jednorodzinne. Może tam jest firma po prostu. A jak patrzyłem w internet, to na Google Maps, to gdzieś mi ta firma się wyświetla Konopnica 200. Tam jest duża firma. Także zobaczymy. Podjadę na tą Konopnica 200 i ogarniemy, moi drodzy. Temat. No jak to nie będzie tam, no to już mi powiedzą, gdzie mam podjechać, prawda? Przestało padać. Znaczy, mży. Ale nie leje. Jest gitara. Powiem wam, że nawet przyda mi się taki krótszy kurs, półtora tygodnia, od poniedziałku do środy, no bo w czwartek już jest zakaz następny, bo jest święto jakieś i we Francji chyba i w Niemczech, no to w środę tylko, no to prawdopodobnie na środę zjadę, nie? Na bazę. Następną środę, a mamy poniedziałek. To akurat się, no 9 dni wyjdzie jazdy. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaka ulga jest, jaka to wygoda, jak są te wycieraczki automatyczne. Nie trzeba pilnować częstotliwości. Można zmienić tam, żeby jednak było bardziej czułe to wszystko, albo mniej czułe, żeby się szybciej załączały, albo później. Ale wygoda jest niesamowita. Konopnica. Także tutaj wolniutko. Za kilometr skręcamy. Dojedziemy do jakiejś dużej firmy. Zobaczymy, trzeba to ogarnąć. Może to tamta firma, tam dalej za tymi domkami była, gdzie taka wielka. Zobaczymy. Tutaj nam każe skręcić. Skręć w lewo. Koleń Żydomice.
zabijamy. I tutaj za 700 metrów ma być firma. Za mną następna ciężarówka. Sprzeciwka tak samo. Już jest dobrze. Tylko żebyśmy się tutaj, moi kochani, zmieścili. Bo tam pokazuje 2,5 metra szerokości. Ograniczenie. Nie dotyczy mostu na rzece Rawce. I 10 ton. Ale to 480 metrów stąd jest firma, że myślę, że nas to ten zakaz nie będzie dotyczył. Dobra. Tutaj wolniutko, wolniutko, bo się nie zmieścimy we dwóch. Żydomice. Koniec Konosznicy. Dojechałeś do celu podróży. O, i tutaj gdzieś chyba po lewej stronie będę musiał skręcić. Chyba tak. Dojechałaś do celu podróży, Konopnica. Dobrze, tutaj w lewo. No i co? Cholera wie co dalej teraz, moi kochani. Chyba tu będę musiał gdzieś się ustawić jednak i wyskoczyć, się zapytać, co ze mną dalej. Bo jak tak zostawię, no to będzie lipa. Straszne. No trudno, ale to jest chyba tu. ArcelorMittal. Dobra, kochani. Tu mam wjechać. Stanąć przed halą. Porozpinać się. No i jak zdążą, to mnie dzisiaj, to teraz mnie zdejmą, a jak nie, to nowa zmiana. Także zaraz obadamy, jak to wyjdzie. Bo to będą ściągać z hali. Tak to wygląda. Także, kochani, takie cztery rolki. Tylko dach się tutaj odpiął. Muszę go odsunąć z powrotem. Dalej nie nagrywamy, takimi szczypcami będą wyciągać. No widzicie, tutaj nie można tego podnieść, bo to nie podjedzie, bo dach przeszkadza. Obrócił to w poprzek i chyba lekko uniesie, wysunie i dopiero te złapią tak od góry. Bo tam przeszkadza dach. Wyjechaliśmy. Żeby on mógł ten wałek wyjąć, to wiecie co trzeba było zrobić? Bo ograniczoną miał możliwość podciągnięcia do góry. Jakby ten wałek, nawet jak ja otworzyłem z tyłu dach, od strony tutaj z tyłu, no od strony kabiny mojej, prawda, odsunąłem tak jak we Francji się odsuwa jeszcze z drugiej strony, to nawet jak on złapał tymi szczypcami, to nie przeniósłby nad dachem, który był do tyłu odsunięty i musieliśmy zrobić coś takiego. Odsunąć od przodu dach. Przesunął tylko na środek naczepy. Wyciągnął te łapy z powrotem. Ja dach przesunąłem i on dopiero mógł ten... Nie dach przesunął, tylko tą rolkę, tak? Przesunął ją na środek naczepy. Ja dach przesunąłem, on dopiero tymi szczypcami jeszcze raz najechał. I już zdjął tak jak poprzednie. No. Na kalipa, bo tak to trzeba by było wziąć, wyjeżdżać na zewnątrz i wtedy rozpinać, i oni takim wózkiem by to dopiero ściągają. To dodatkowa robota. No to już łatwiej było tutaj ten dach ściągnąć jeszcze raz i się namotać. Dobra, jedziemy do Sierakowa załadować butelkę jutro rano na 8. 2:08. Skręć w prawo, Konopnica. 22:07.
No, to będzie gitara. Dzisiaj, żeby dojechać do tego Sierakowa, to też troszeczkę jest, bo to 400 km, a przez Polskę 400 km, to wiecie, jak to się jedzie. Lipnie, moi drodzy. No ale co, dzisiaj sama jazda, jutro bez spinania. Muszę ogarnąć tylko w środku na rzepę, bo tak jak pasy pościągane, to taki bajzel jest zostawiony. Jak zajadę gdzieś tam na wieczorem, stanę, to sobie to wszystko poogarniam. No i teraz tak, mogę jechać tak na styk, bo mam 5,50 do celu, ale wiadomo, że do celu nie dojadę, bo tam nie ma gdzie stać. Godzina 50 jazdy z tego rozdania tutaj, tak? I muszę zrobić pauzę. Godzina to by było 4,50. Czyli tak na styk bym musiał, no to nie wiem. Czy jechać tak na maksa godzina 40 i 10 minut sobie zostawić. Zrobić 30 pauzy, bo mam 15 zrobiłem na bazie. I ruszyć. I później jeszcze 45 wykręcić, jechać dalej. Chyba tak będę musiał zrobić, bo to nie ma co ryzykować. Czyli pojadę jeszcze trochę, zrobię 30 i później 45. Pogoda się skopała bardzo. Wieje, leje, jest chłodno. Za 8 km mamy Kalisz. Tutaj napiszcza z nieba, tak jak w Niemczech byliśmy, pamiętacie? Ostatnim razem, jak wracaliśmy, tak samo lało. Biało, tam przed nami się zrobiło biało. Przejeżdżamy, kochani, przez Kalisz. Robiłem jali stadion miejski po lewej stronie. O, widzicie, kanter 8, 7. 6 i przy 3 sekundach niknie. I to jest bardzo fajna rzecz. I w Kaliszu może takie coś być, a w Łodzi, w innych dużych miastach nie. To jest ciekawostka, nie? A to jest mega, mega, mega przydatne. O, tutaj mamy stadion. Miejsce w Kaliszu. Też ładnie wygląda. Teraz tutaj sobie skręcimy w prawo. Oj, tak jak ja wyjeżdżam, powiem wam, że zawsze ten pierwszy dzień taki, to dla mnie jest taki senny. Muszę się tak wdrożyć troszeczkę. No i teraz też jestem taki senny, mimo tego, że to jest 18 dopiero. No ale cóż. Skręć w prawo, 12, Warszawska. Proszę, tutaj też są te liczniki, widzicie? 23 sekundy, 22 ma na czerwonym świetle. I on i w drugą stronę zielone mają tak też liczniki. I to jest super, bo naprawdę pozwala sobie zorganizować, można powiedzieć, czas w oczekiwaniu. No wiadomo, ile tego czasu nam zostaje. Nie ma nerwówki jakiejś, że ktoś już wciśnie sprzęgło. Bieg wrzuci i czeka, czeka jak Kubica na starcie. Jak na starcie Formuły 1, no to są naprawdę niedrogie rzeczy. To jest automatyka. Dużo tańsze niż monitoring jakiś, który robi zdjęcia, jak ktoś przejedzie na czerwonym świetle na przykład. Mam 50 km do celu, ale oczywiście nie dojadę się do celu, bo tam nie ma gdzie stać. I do 22 km mam stację, na której zawsze jest bardzo, bardzo, bardzo dużo aut. O tej godzinie na pewno. No ale zobaczę, Anusz Widelec mi się tam uda zatrzymać. A jak nie, no to gdzieś tam pojadę dalej troszeczkę i zobaczymy. Będziemy szukać szczęścia. No dobra, kochani. Zatrzymałem się tutaj. Zajazd. Wierzba. 33 km mam do celu. Przy samej drodze. Nie ryzykuję dalej. No, także taki parking sobie tutaj znalazłem.
i zobaczymy, jak się będzie stało nockę. Chciałoby się powiedzieć, że cichy parking, ale jest przy drodze. Jest kibelek, także jest ok. To jeszcze jedna ciężarówka może się zmieścić, bo się posunąłem do przodu. A teraz wejdę na naczepę, bo muszę, moi kochani, ogarnąć ją, bo jest syf zostawiony po rozładunku. A no właśnie, widzicie, jak to wygląda. Pasy porozwlekane do samego końca. Także muszę to wszystko ogarnąć, żeby rano mogli załadować tutaj szkło. No, całość 24 minuty mi zajęła sprzątanie na naczepie, także pół godziny. Tam piękny zachód słońca. Tu bar chyba zaraz się zamknie. Za mną następna ciężarówka już się zatrzymała. No i co? Czas do łóżeczka. Dzień dobry. Także w takich okolicznościach przyrody się spałem. Oczywiście tu przejeżdżały ciężarówki, ale mi to nie przeszkadzało. Jedziemy. Do Sierakowa mamy 33 kilometry. Także będziemy, tam już od 6 patrzyłem otwarte. Zajedziemy i będziemy czekać, bo niestety tam jest tak, że się wjeżdża, trzeba iść się zarejestrować, no i do ciężarówki czekać, aż ktoś przyjdzie po człowieka albo tam zadzwoni, nie pamiętam, jak to było dokładnie. Te poranki są przepiękne, wiecie co? A tam na polu żurawie, 4 żurawie sobie stały. One są piękne, mimo tego, że są takie szare, ale są cudowne. No to co? A co? Były żurawie, no ale jak widzę, tutaj jest jakiś zbiornik wodny po prawej stronie. No jest na pewno, bo widać, jak tam mgła się rozpościera między drzewami, widziałem. Także trzymajcie kciuki, moi drodzy, za... za załadunek, żeby szybko poszedł. Nie spinamy tego towaru, bo przypominam, to jest szkło. Dostałem info, że to ma być słoik, czyli słoiki, ale to będą słoiki, czy to będzie butelka, to nie wiem tak naprawdę. To co ja dostaję, ostatnio słyszeliście, miałem mieć 55 palet i 24 tony. Okazało się, że wiozłem 6 wałków. Wiozłem 6 wałków z opakowaniami. Folia to była, która służyła do opakowania chipsy Flakes. Że to się wszystko zmienia. Na pewno będzie szkło, bo z Sierakowa nic innego się nie bierze. I tam, jak patrzyłem, gdzie jadę, to nie byłem tam jeszcze. Nawet nie chyba, tylko na pewno, bo pineski nie miałem tam postawionej. No naprawdę, no jak to ma się nie podobać? Małe miasteczka, żyje to własnym życiem, ale takie kameralne są bardzo. Bardzo, bardzo ładnie. Patrzcie, tutaj stary jakiś jeszcze płot, noclegi, apartamenty premium, ale taki pałacyk. Bardzo lubię jeździć takimi polskimi wsiami tak naprawdę. No i tutaj na Sieraków niestety trzeba wolno, bo jest, kochani, ciasno. Proszę bardzo, teraz ja muszę zjeżdżać tutaj na pobocze, bo tamty nie ma za bardzo gdzie. I troszeczkę to przypomina jazdę na Wronki. O, tutaj mamy już jakiś zbiornik wodny. Nie wiem, czy to jest staw, czy to jest jezioro z tyłu tam. To będzie chyba teraz bardziej widać. Zobaczcie. Ach, tu nie. Ale ładne jakieś jeziorko było. Także tutaj wolniutko, nie ma co się spieszyć. No, zobaczcie, jak ja jadę tutaj już po poboczu prawie, to nawet osobówka jedzie po białej linii, która
rozgranicza jezdnię i nawet nie pobocze, no i trawę. Jeszcze 9 minut takiej jazdy. Na takich drogach trzeba uważać bardzo na osobówki, które, motocykle, które mogą chcieć nas wyprzedzić. Bo wiadomo, no, ciężarówka jedzie może nie za szybko, no ale... I wtedy auto osobowe chce wyprzedzić taką ciężarówkę i czasami gdzieś tam zaczyna się wciskać. Jej nie słychać. Można ją zobaczyć kątem oka, o tak jak teraz widzicie, chcemy tu wyprzedzić. Ja akurat nagrywałem, no to... O! I teraz, jak taka ciężarówka już gdzieś tam podjedzie, a my jej nie widzimy, ale zdąży się wcisnąć, a my zjedziemy, to ją zepchniemy do rowu i tam pół biedy, jak to będzie pole, gorzej jak to będzie drzewo. Po lewej stronie mijamy ośrodek Słoneczny, no i tu jest pewnie zalew sierakowski jakiś. Wielki, wielki, wielki zalew. I jak jechałem, to wkoło tego zalewu widać było, jak po prostu są poustawiane domki, działki. No, ludzie lgną do wody. Jednak to troszeczkę bierze i tak upstrzy wtedy ten krajobraz. No i wiadomo, czym więcej ludzi, tym bardziej brudno, tym większy zgiełk. No ale tego się już nie da zahamować. Teraz będziemy na miejscu i zobaczymy, o której wyjedziemy. Będziemy 7:10 w Sierakowie. No, ładna taka długa, prosta, gdzie można sobie spacerować, biegać, jeździć rowerem. Jeżeli chodzi o takie tereny tutaj, no to sprzyjają, bo naprawdę widać, że jest to tak porobione z głową. Po 300 metrach dojechałeś Dobra. Do celu podróży. I mamy po prawej Sieraków. Tu produkują butelki oraz słoiki. I chyba jeszcze jakieś cuda. Dojechałaś do celu podróży Poznańska. Proszę bardzo.